Witam Was serdecznie, moi drodzy, do kolejnej krótkiej lekcji. Mam dla Was dzisiaj 8 przykładów na temat bo i że po niemiecku, czyli weil i das, bo są jednak różnice i dam Wam na początku przykład, jeden z ośmiu, ale zanim to yy, Wam dam, to powiem moje standardowe zdanie, jak zawsze lecimy z koksem, czyli po polsku jest w sumie łatwo. Muszę iść, muszę jeść. I z tego się staje muszę iść, bo muszę jeść. A po niemiecku czasownik wędruje na tył. Ich muss gehen, muszę iść. Ich muss essen, muszę jeść. I teraz wchodzi weil, czyli bo. Ich muss gehen, przecinek, weil ich essen muss. I muss wędruje wtedy na tył. Ich muss gehen, weil ich essen muss. Przechodzimy do drugiego przykładu. Widziałem, masz gitarę. Po polsku. Widziałem, że masz gitarę. Po niemiecku. Ich habe gesehen. Widziałem. Du hast eine Gitarre. Masz Gitarę. I teraz kombinacja tego, tych dwóch zdań. Ich habe gesehen. dass du eine Gitarre hast. Hast, lecina am Ich habe gesehen, dass du eine Gitarre hast. On nie iść, on nie gotowy. Er kann nicht gehen, er ist nicht fertig. Er kann nicht gehen, weil er nicht fertig ist. Czyli z tego podrzędnego zdania, er ist nicht fertig, to ist leci na sam koniec. Powtarzam, er kann nicht gehen, weil er nicht fertig ist. Czwarty przykład, wiem, ich weiß, możesz mi kupić ten samochód, du kannst mir das auto kaufen. Wiem, że możesz mi kupić samochód, ich weiß, dass du mir das auto kaufen kannst. Ich weiß dass du mir das Auto kaufen kannst Beispiel Nummer 5 er will nach Hause gehen seine Freundin ist da Er will nach Hause gehen weil seine Freundin da ist er will nach Hause gehen weil seine Freundin da ist er will nach Hause gehen, weil seine Freundin da ist. On jest pevene, benjemysi unczyć niemieckiego. On jest pevene, er ist sicher, benjemysi unczyć niemieckiego. Wir werden Deutsch lernen. On jest pevene, że benjemysi unczyć niemieckiego. Er ist sicher, dass wir Deutsch lernen werden. Er ist sicher, dass wir Deutsch lernen werden. Computer jest zepsute. On jest za stary. Der Computer ist kaputt. Er ist zu alt. Der Computer ist kaputt, weil er zu alt ist. Der Computer ist kaputt, weil er zu alt ist. Der Computer ist kaputt, weil er zu alt ist. Ich habe gesehen, du warst nicht da. Ich habe gesehen, dass du nicht da warst. Kombination. Ich habe gesehen, dass du nicht da warst. Ich habe gesehen, dass du nicht da warst. Du warst nicht da, dass du nicht da warst. Czasownik leci do tyłu. Ja codziennie od Was dostaję fenomenalne komentarze, które mi naprawdę poprawiają dzień, poprawiają humor, a przede wszystkim jak dostaję od młodych ludzi, którzy tak jak dzisiaj i nawet wczoraj, po pierwsze chwalili, co mnie mega cieszy, bo. Ja, to jest czas w to włożony i nie, nie na darmo, że tak powiem, czyli ktoś zawsze z tego ma korzyść i to mnie bardzo cieszy, ale takie coś, co ja dzisiaj dostałem, że hej Wojtek, dzięki za twój filmik, lepiej mi to wytłumaczyłaś niż moja nauczycielka. dostałem piątkę plus. No to jak się nie cieszyć? To jest właśnie to, co jest mega, że ja, jako nie będąc nauczycielem, mogę coś tak wytłumaczyć, że ktoś to prędzej zatrybi niż ktoś, kto po prostu ma wykształcenie pedagogiczne i się czegoś nauczył, ale tak naprawdę może mu pokazywanie czegoś nie leży. Takie możliwości są też. Ja nie chcę się tutaj chwalić, że, że coś umiem lepiej od kogoś, może się mi też coś udało, bo takie są też przypadki, um, ale ja chciałem się z wami podzielić, jak ja to widzę i że mnie takie coś cieszy. Gut, meine Damen und Herren. Das was für heute to było tylko parę zdań, osiem zdań przykładowych, weil und das. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, no to jak zawsze możecie lajkować, przede wszystkim komentować i udostępniać dalej mój kanał, um, jeżeli jesteście tutaj nowi. I pierwszy raz zostawcie subika, będzie fajnie. To wszystko. Trzymajcie się, do następnego razu Wasz Wojtek.